Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12 moda, który się nazywa Toro Health Damage Indicators i daje nam możliwość zobaczenia, z jakim stworzeniem, potworem mamy do czynienia i ile mu zostało życia. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Toro Health Damage Indicators pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tu jest pokazane właśnie jak wygląda ta informacja o stworzeniu, czy tam zwierzęciu, czy potworze, na który patrzymy, że jest takim potworem, czy tam stworem. I ma tyle życia. No a nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12 i stąd tutaj za pomocą kliknięcia na strzałkę w dół pobieramy najświeższy plik na tę wersję. Także jeżeli będą kolejne pliki na tę wersję, to zawsze pobieramy najświeższy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12, to możecie się dowiedzieć, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 1108. A jeżeli macie wersję na premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wróćcie do filmiku 1108 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.12. I uwaga, w filmiku 1108 ja instaluję Forge'a z końcówką 2322, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji najnowszej, rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2347 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Launcher nam się uruchamia. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2347, tak jak mówiłam. Gdyby tutaj nie był wybrany profil z Forge'em, to klikamy tu na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Ok, mamy stronę startową, tutaj jest przypomnienie, że Forge jest jeszcze w wersji beta, więc mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane wypadki, zatem przypominam o kopiowaniu folderu.minecraft. No, a my wchodzimy w moc i tutaj mamy Toro Health Damage Indicators. Gotowe, wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. No światku, jest nasz światek, no i teraz przydałoby się, o tutaj już mamy stworzenie, na które patrzymy, ale odpłynęło akurat, jak widać w lewym narożniku pokazuje się, co też tutaj mamy. Jeżeli to zbijemy, to też pokazuje, że serduszka nam tutaj znikają. No i to w zasadzie wszystko, co nam pokazuje ten mod, dlatego jak widzicie, nie dlatego, tylko także jak widzicie, nic się nie crashuje, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, w
wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help.